Spójrzcie na kolejne trzy przykłady z nierówności liniowych. No co robimy tutaj? Na pewno trzeba czwórkę przynieść na prawą stronę i zmienić znak, czyli 2x zostawiamy po lewej stronie. Mamy znak większości i otrzymamy 6 odjąć 4. Redukujemy tutaj wyrazy podobne, czyli 2x jest większe od 6 odjąć 4, czyli od 2. No i teraz my mamy 2x, a chcemy mieć samego x-a. Tak więc obie strony należy podzielić przez 2, czyli przez tą liczbę, która znajduje się przy x-ie. Natomiast pamiętajcie o tym, że gdy dzielicie przez liczbę dodatnią, tak, to znaku nie zmieniacie, czyli jak to był znak większości, to taki znak tutaj pozostanie. No i mamy 2x podzielić przez 2 to po prostu x, a 2 podzielić przez 2 to będzie 1. Zaznaczamy to sobie na osi liczbowej. Mamy jedynkę. Mamy znak większości, czyli już wiemy, że kółeczko będzie otwarte. Mamy mieć liczby większe, czyli kierujemy nasz przedział w stronę prawą. No i to będzie nasze rozwiązanie. Gdybyśmy to chcieli zapisać, no to mamy tak, że będzie to przedział od 1 na pewno do plus nieskończoności. W nieskończoności nie ma problemu, bo zawsze będzie nawias okrągły, a na jedynce będzie nawias okrągły dlatego, bo mamy kółeczko niezamalowane, czyli to oznacza, że jedynka nie należy do zbioru naszych rozwiązań. No dobra, no i mamy przykład drugi. Co tu musimy zrobić? Musimy liczbę 6 przenieść na stronę prawą i zmienić znak. Czyli mamy minus 2x będzie mniejsze bądź równe minus 4 odjąć 6. Redukujemy wyrazy podobne. Minus 4 odjąć 6 to minus 10. No i patrzymy, co mamy tutaj po lewej stronie. Przy x stoi minus 2, czyli no ta minus 2 nam nie bardzo pasuje. Żeby ona nam zniknęła, żeby jej się pozbyć, to należy obie strony nierówności właśnie podzielić przez minus 2. Minus 2x podzielić przez minus 2 to będzie po prostu x. Dzielimy przez liczbę ujemną, czyli znak będziemy odwracali. Czyli mieliśmy mniejsze bądź równe, no otrzymamy większe bądź równe. No i teraz znaki. Minus podzielić przez minus da nam plus. 10 podzielić przez 2 to będzie 5. No i to będzie nasze rozwiązanie. Zaznaczmy to sobie na osi liczbowej, czyli piątkę. Kółeczko będzie zamalowane, bo mamy znak większy bądź równy. No i przedział jest skierowany w stronę prawą, no bo mają być liczby większe. Odczytujemy. X należy do przedziału od 5 do plus nieskończoności. Nieskończoność ma nawias okrągły. Na piątce jest kółeczko zamalowane, czyli nawias ostry. No i przykład następny. Znowu, co tutaj należy zrobić? No, to mamy troszkę inny przypadek, bo mamy 2x po niewłaściwej stronie. My chcemy x mieć zawsze po lewej stronie, czyli tym razem to 2x będziemy przenosili na lewą stronę. Czyli minus 3x przepiszemy. Zmieniamy znak, bo zmieniamy stronę. Czyli było 2x, otrzymamy minus 2x. Przepisujemy znak, no i piątka była po dobrej stronie, czyli ta piątka tutaj nam zostanie. Redukujemy wyrazy podobne, czyli minus 3 odjąć 2 to minus 5x jest mniejsze bądź równe 5. Dzielimy obie strony przez liczbę przy x, czyli przez minus 5. No i znowu dzielimy przez liczbę ujemną, czyli ten znak zmieniamy, czyli będzie większy bądź równy. Czyli tu nam zostanie x, 5 podzielić przez minus 5 to będzie minus 1. Rysujemy ośkę, zaznaczamy minus 1, kółeczko będzie zamalowane i mamy mieć liczby większe bądź równe, czyli znowu przedział skierowany w stronę prawą. No i odczytujemy ten przedział od minus 1 do plus nieskończoności. Nieskończoność zawsze nawias okrągły. Na minus 1 kółeczko mamy zamalowane, czyli będzie nawias ostry.
No i tak wygląda nasze rozwiązanie.